Witam. W dzisiejszym filmie chciałbym z Wami wykonać taką, jaką tutaj widzicie, czarno-srebrno-fioletową nimfkę. Bardzo prosty wzór, jak i również bardzo skuteczny. Ok. To na samym początku nakładam sobie główkę wolframową na haczyk oraz haczyk z główką na imadło. Ja tutaj użyję haczyków w rozmiarze 14 i są typu jig, czyli z takim załamaniem, oraz 3,5 mm główki wolframowej. Jest ona w kolorze srebrnym. Nić, jakiej użyję, będzie to nić jedwabna. Ona tak się płasko układa na haczyku. Tutaj wykonam kilka obrotów, żeby usztywnić główkę. Dobrze. I następnie przywiązuję ogonek naszej nimfki. Ja do tego wykorzystam czarne pióro koguta. Wyrywam około 4 promieni. Ok. Następnie przywiązuję materiał na owijkę. Ja do tego użyję akurat srebrnego drutu, ale możemy używać na przykład srebrnych lamet. Ja po prostu akurat mam taki materiał, a lamety, które posiadam, są troszeczkę za cienkie. Następnie owijam tułów, robiąc taki delikatny stożek, niewielki. I taki wystarczy. Następnie owijam tułów drutem. Ok, i teraz już mogę swobodnie odciąć nadmiar drutu. Następnie przywiązuję dubbing. Ja tutaj użyję spektra dubbingu w fioletowym kolorze. Jeszcze odrobinkę. Ok, następnie wykonuję kilka węzłów. W tej sytuacji wystarczy wzmocnić węzły lakierem i nasza muszka jest już gotowa. Jest to bardzo szybka przynęta. Tutaj jak patrzę na czas, no to wykonałem ją około 4,5 minuty. O.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.